Dobra, witam Was moi drodzy. Dzisiaj będzie takie preludium do tego, co kupiłem u mojego ulubionego hurtownika. Oczywiście żartuję sobie, ale bardzo lubię tego sprzedawcę, ponieważ ma fajne przedmioty, w fajnych cenach, są uszkodzone i niektóre da się łatwo naprawić. I tym razem postanowiłem kupić u niego kamerkę GoPro Hero Plus HWHL1, czyli to jest ta wersja, bo tu są różne wersje tego. Trzeba bardzo zwracać uwagę na to. I ta wersja właśnie tutaj HWHL1, ona jest z LCD-kiem z tyłu, nie tylko tym, co tutaj widzimy z przodu, ale jeszcze jest z tyłu LCD dotykowy. I zobaczmy sobie zdjęcia, jak to w ogóle wygląda. GoPro Hero Plus. Ładnie pudełko wszystko. Powiem wam, że jeżeli chodzi o sam wygląd tej kamerki, no to wygląda jak nówka ze sklepów. Tutaj wszystko elegancko. Lecimy dalej ze zdjęciami, oczywiście. No popatrzcie się, no pięknie, no stan jest super. Jeżeli to będzie tak samo wyglądało po przyjściu paczuszki, która już wam zdradzę, jest w drodze, bo on dzisiaj ją wysłał. Także jutro już będę ją miał, a jutro mam wolne, także jutro zrobię odpakowanie tej paczuszki, jak mi szybko paczkomaty ją dostarczą. Bo nieraz jest tak, że już o 5 rano pisze, że wydana do doręczenia, a gościu dopiero ją wkłada do paczkomatu gdzieś o 13-14 godzinie. Także super, ekstra obsuwa. No jak widzimy, tutaj jest wszystko ładnie. Patrzcie, no stan no idealny praktycznie, no. Wejście na microSD, USB. I co najlepsze, ta kamerka GoPro Hero nie posiada niestety wyjścia jakiegoś takiego HDMI. A szkoda, bo można by ją było fajnie podłączyć sobie pod jakiegoś HDMI grabera. Dobra, zamknijmy sobie zdjęcia i przelećmy tak o. Cena 80 zł plus 8,99, czyli o 90 zł można policzyć, że za tą kamerkę nie wyszło. I tu jest opis. Uszkodzenia, jakie zostały zauważone. Brak reakcji. I tylko tyle. Nie pisze, że po zalaniu, bo są też aukcje z tymi GoPro Hero Plus. Jest chyba nawet jedna za 70 zł i pisze, że jest po zalaniu. Także musieli jakoś stwierdzić to. Tutaj jest, napisali, że tylko brak reakcji. Także zobaczymy, co z tego będzie. Być może uda się ją włączyć, uratować. Wtedy to by było w ogóle już coś pięknego, bo z chęcią w ogóle bym przetestował sobie GoPro Hero kamerę jako kamerę. Nigdy GoPro Hero nie miałem, jest zachwalana przez wielu użytkowników. Nawet nie wiem, czy ta wersja ma jakąś stabilizację tutaj nagrywania. Jeżeli by miała, to już jest naprawdę fajna kamerka do jakichś takich nagrań. Plenerze i nie tylko, nie? Także to będzie krótkie preludium, nawet nie będę tego nagrania jakoś przedłużał w nie wiadomo ile. Pierwsza część, nazwijmy to takie preludium właśnie zakupu uszkodzonej kamerki GoPro Hero Plus u mojego ulubionego sprzedawcy E-Castel. No i co? I jak macie jakieś sugestie, co można by z tą kamerką porobić, bo na pewno będę ją próbował podłączyć pod USB-ka. Jeżeli załóżmy już by się uruchomiła, to już będzie zarąbista sprawa, to wtedy spróbuję podłączyć jako kamerkę web. Czy w ogóle się dają podłączyć jako kamerkę web, to będę na pewno chciał wytestować. Druga sprawa, no na pewno filmiki, pobawię się, jak nagrywa. No i co jeszcze bym chciał zobaczyć? Jeszcze nie wiem, naprawdę ciężko mi teraz tak w locie stwierdzić, ale porównajmy sobie coś takiego. Sprawna taka kamerka, jaką znalazłem na Allegro, najtańszą, za 380 zł. No to także. I to też jest u E-Castela. On ma sprawne i niesprawne, czyli jakoś tam sprawdzam. Aha, ta nie działa, dobra, wystawiamy ją za tyle, tak? No a tą GoPro Hero naprawdę tanio wystawili za 80 zł. Gdzieś widziałem też uszkodzone GoPro Hero Plus, ale nie za 80, za 150 chyba. To już jest troszeczkę, no 2 razy więcej prawie. Także zobaczymy, jak jutro ta kamerka przyjdzie.
czy uda się ją uruchomić, czy była po pierwsze po zalaniu. I ciekawy jestem, jak się w ogóle ją otwiera. Tutaj chyba będzie jakoś trzeba ją tym zatrzaskiem otworzyć. No zobaczymy, zobaczymy. Jutro się okaże. Na tym zakończę filmik. Także czekajcie do następnej części, bo będzie na pewno ciekawie. Trzymajcie się.